Dzień dobry Państwu, Rafał Polacz, Tygodnik Wałbrzyski. To jest program Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, a dziś w studio Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, bo spotykamy się w dniu, kiedy w Książu odbywa się konferencja Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czy teraz jest dobry klimat na to, żeby taki mały lub średni przedsiębiorca zaczynał swój biznes, zakładał firmę? Zawsze jest na to klimat. Mhm. Około 10% ludzi, czyli jedna osoba na 10, ma cechy, które umożliwiają jej poprowadzenie własnego biznesu. I moim zdaniem warto to zrobić. Mhm. Zarówno ja, jak i moi koledzy nigdy nie wrócilibyśmy już do pracy na etacie. Uważamy, że prowadzenie własnej działalności z jednej strony wymaga dużego poziomu odpowiedzialności, bo trzeba wziąć los w swoje ręce. Mhm. Czeka na taką osobę pewnie wiele nieprzespanych nocy, kiedy idzie coś gorzej, ale z drugiej strony ma się to poczucie wpływu na własny los, no i jednocześnie poczucie odpowiedzialności za cały zespół ludzi, który dla nas pracuje, mhm. których zatrudniamy, no bo przecież to nie są oni sami, to są ich rodziny. Ale ja uważam, że warto pójść tą ścieżką i zawsze, w każdych warunkach jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Mhm. Jak się rozejrzymy wokół nas i zastanowimy się nad tym, czego ludzie potrzebują, to okazuje się, że jest jeszcze mnóstwo do zrobienia i wystarczy zaoferować coś, co konsumenci uznają za tańsze albo za lepsze od usług czy produktów. Za innowacyjne, coś, czego nie ma, coś, czego często nawet nam brakuje, prawda? Użył Pan słowa innowacyjne. To jest największy polski problem, bo o ile w latach 90. dzięki innowacyjności, wykorzystując rezerwy proste, mhm. no bo przechodziliśmy z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, rozwijaliśmy się szybko i produktywność w Polsce, czyli wydajność pracy, bardzo szybko rosła, to niestety od 2000 roku, czyli w tej ostatniej dekadzie, wzrost produktywności spowolnił. Jak popatrzymy na średnią Unii Europejskiej, to w tej chwili osiągamy 54% przeciętnej wydajności w Unii Europejskiej. To bardzo mało. Mało. No ale proszę pamiętać, z jakiego punktu startowaliśmy. Dzisiaj aż nam przykro się przyznawać do tego, że na początku transformacji w 90 roku produktywność była 25% Unii Europejskiej. No myśmy po prostu byli strasznie zacofanym krajem o nieefektywnej gospodarce, mhm. krajem, w którym, mówiąc prosto, 4 osoby wykonywały pracę, którą w Niemczech czy we Francji wykonuje jeden człowiek. Ale taki był cały system. Przychodziło się do pracy, czy się stało, czy się leżało, to tak, się należało. Tak, nie było powiązania między wydajnością pracy a wynagrodzeniem. Mhm. Dzisiaj możemy powiedzieć już z pełną odpowiedzialnością, że w sektorze prywatnym istnieje silny związek między tym, co zarabiamy, a produktywnością. Kiedy mhm. patrzy się na ostatnie 20 lat naszej gospodarki, to widzimy wyraźnie, że wynagrodzenia i produktywność w poszczególnych latach rosną różnie, ale w dłuższym okresie mhm. istnieje korelacja, istnieje związek między wzrostem wynagrodzeń i wzrostem wydajności pracy. Tylko w sektorze publicznym tak nie jest. Sektor publiczny rządzi się własnymi prawami. Tak, tam nie ma powiązania wydajności pracy z wynagrodzeniami. Mhm. Bardzo często jest tak, że na niektórych stanowiskach zarabia się stosunkowo dużo. Generalnie w sektorze publicznym zarabia się więcej niż w prywatnym, chociaż efektywność sektora prywatnego jest większa. Mhm. Ale później mamy takie sytuacje, kiedy mamy gigantyczne premie dla prezesów państwowych spółek za coś, co w prywatnej firmie nie byłoby dobrze widziane za oddane inwestycje z opóźnieniami, z uchybieniami, z niedociągnięciami. Tak, ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby prezesi wszystkich spółek bardzo dobrze zarabiali. Mhm. Proszę pamiętać, że my tak samo kupujemy pracę inżyniera na przykład, jak i pracę prezesa zarządzającego spółką. Mało tego, ponieważ wyniki finansowe spółki w największej mierze zależą od prezesa, no to jemu warto zapłacić najwięcej. Jeżeli spółka zwiększa sprzedaż,
i zwiększa zyski. Mhm. Przynosi akcjonariuszom na przykład 100-200 milionów w ciągu roku, to dlaczego nie dać prezesowi nawet milion? Proszę bardzo. Ważne jest tylko jedno, żeby to było wynagrodzenie za efekty. Mhm. Tak zresztą powinno być również w sektorze publicznym, w szpitalach, w szkołach, na przykład w urzędach zatrudnienia. Marzy mi się taka sytuacja, że pracownicy w urzędach pracy będą płaceni nie od liczby bezrobotnych, która przypada na jednego pracownika, tylko będą płaceni w zależności od tego, ilu ludzi na trwałe zaktywizowali. To znaczy, dla ilu ludzi znaleźli pracę, ilu ludzi przeszkolili, tak? Ilu ludzi przywrócili na rynek pracy. Czyli płacimy za efekt. Niestety urzędy pracy to nie jest wdzięczny temat, bo ich efektywność, jeżeli mówimy o efektywności, to nie należy do najwyższych z całą pewnością. Niestety. Przedsiębiorcy się skarżą, że urzędy pracy nie są dla nich partnerami. To znaczy nie jest to źródło pracowników wiarygodnych, o odpowiednich kwalifikacjach. Sami szukają na rynku. Większość pracowników pozyskujemy nie przez urzędy zatrudnienia. To powinno się zmienić, ale też trzeba przyznać, że urzędy zatrudnienia są źle zorganizowane. Zajmują się na przykład ludźmi, którzy w rzeczywistości nie są bezrobotnymi, bo nie szukają pracy. To są ludzie, którzy albo mają w szarej strefie zatrudnienie, czyli już pracują, albo ludzie, którzy w ogóle nie chcą pracować i zgłaszają się do urzędów tylko, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, a wolelibyśmy, żeby urzędy pracy skoncentrowały się na tych, którzy chcą pracować. Żeby każdy bezrobotny, który do urzędu pracy trafi, miał jakby indywidualnego opiekuna, który go poprowadzi. To oznaczałoby też, że trzeba by było zwiększyć liczbę pracowników w urzędach pracy tych publicznych, no bo jeżeli ma się do obsługi 700-800 osób, no to nie ma możliwości, żeby tak popilotować i zapewnić taką indywidualną obsługę, ale Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych proponuje też inne rozwiązanie. Na przykład takie, jakie stosowane jest w Australii czy w Wielkiej Brytanii, gdzie zleca się to prywatnym firmom i płaci się nie w zależności od tego, iloma ludźmi się opiekują, tylko dla ilu ludzi znajdą od zatrudnienie. Wyników. Tak. Po prostu od czyli wyników. Jeżeli na przykład, nie wiem, taka firma w ciągu roku umawiamy się, że znajdzie zatrudnienie i przywróci na rynek pracy, czyli zaktywizuje 200 osób, to dostanie tyle i tyle. Oczywiście ocenia się też, jakie cechy mają mieć ci ludzie, bo są takie osoby, które bardzo łatwo jest wyciągnąć z bezrobocia. Niewiele potrzeba, to są osoby aktywne, o dobrych kwalifikacjach. Oczywiście dużo trudniej i dużo bardziej kosztowne jest przywrócenie na przykład osoby długotrwale bezrobotnej, bo nią się w pierwszej fazie musi zająć psycholog, tak? A dopiero potem trzeba doprowadzić do tego, żeby takiej osobie chciało się wstać. Dokładnie, wyjść z marazmu takiego. Tak. Konferencja w Książu poświęcona jest szansom i zagrożeniom dla firm sektora MŚP w dzisiejszych czasach. Dużo przez ostatnie lata mówi się o tym, o światowym kryzysie, o kryzysie, który dotyka także pracodawców w Polsce, przedsiębiorców w Polsce. Jakie w tej chwili są szanse, a jakie w tej chwili są zagrożenia dla tego sektora, jeżeli mówimy o nasz kraj, o Polskę? No i ogólnie można powiedzieć tak, że ten kryzys światowy spowodował spowolnienie w Polsce, ale nie spowodował głębokiego kryzysu. Takiego jak był w latach 2000-2001. Przedsiębiorcy jeszcze pamiętają początek poprzedniej dekady, kiedy bezrobocie w Polsce wzrosło 2 miliony. 2 miliony ludzi straciło pracę, malała siła nabywcza, mniej kupowano usługi. Firmy traciły rentowność, znalazły się pod kreską. Przeciętna rentowność spadła do zera. W momencie tego kryzysu ostatniego, owszem, niektóre firmy były bardzo silnie nim dotknięte, ale tylko niektóre. Jeżeli się spojrzy na całość naszej gospodarki, to nie było załamanie, to nie była recesja, to było spowolnienie tylko wzrostu, ale jednak wzrostu. I dzisiaj rozwijamy się w tempie jakieś 3%. To jest za mało
To nie powinno nas satysfakcjonować, ponieważ wydajność pracy rośnie w Polsce mniej więcej 3% rocznie. Co to znaczy? To znaczy, że ten wzrost zapewniamy stale tą samą liczbą pracujących. Dopiero wzrost powyżej 3% powoduje wzrost zatrudnienia, bo to znaczy, że już brakuje rąk do pracy i możemy to osiągnąć, ale pod warunkiem prowadzenia mądrej polityki gospodarczej. W Polsce po prostu presja społeczna spowodowała, że politycy przeznaczają pieniądze na dwa świadczenia społeczne, znaczy na emerytury i renty. Proszę sobie wyobrazić, i mówię to jako członek Rady Nadzorczej ZUS-u ze strony pracodawców, że rocznie do emerytur i rent dopłacamy 90 miliardów złotych. Dla porównania powiem, pieniądze. No tak, to jest dwa razy tyle, ile na ochronę zdrowia przeznaczamy. Dokładnie. Albo na przykład trzy razy tyle, ile przeznaczamy na budowę autostrad, modernizację kolei, rozbudowę portów lotniczych, czyli całą infrastrukturę. I teraz, ponieważ bogactwo narodu bierze się z pracy, to my uważamy, że zamiast dawać stosunkowo młodym ludziom niskie emerytury, to lepiej rozwijać infrastrukturę transportową, budować oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, budować fabryki, tak? Ale żeby przeznaczać te pieniądze na inwestycje, dzięki czemu ludzie będą mieli pracę i bogactwo narodu będzie wzrastało. Jeżeli my wypłacamy komuś za nic nie robienie wczesną emeryturę, przy czym wczesną uznaję za każdą poniżej 65 roku życia, bo w Polsce w naszych głowach coś się pomieszało. Uznaliśmy w pewnym momencie, że już 55-letnia kobieta może przejść na emeryturę. I tak było jeszcze 3 lata temu. W tej chwili 60-letnia przechodzi kobieta dopiero na emeryturę, ale proszę sobie wyobrazić, że 60-letnia kobieta przechodząc na emeryturę ma najczęściej za sobą 27 lat pracy, a przed sobą 23 lata życia. Dlatego, że w ciągu mojego życia, w ciągu 60 lat, życie w Polsce wydłużyło się o 15 lat, a wiek emerytalny pozostał na stałym poziomie. I właśnie dlatego tak ogromne pieniądze wydajemy na utrzymanie emerytów, bo kiedyś 4 osoby pracowały na jednego emeryta, a dzisiaj już tylko 2 osoby pracują na jednego emeryta. I jeżeli nie zmienimy naszego podejścia, to za lat 25-30 już tylko jedna osoba będzie pracowała na jednego emeryta. No a co to by oznaczało? To znaczy, że po pierwsze pracujący będą ponosili ogromne ciężary, ogromne podatki, a po drugie nie będziemy mieli pieniędzy na inwestycje, tak? Bo będziemy utrzymywali rzesze bezproduktywnych ludzi. W kraju, w którym mamy tyle bezproduktywnych osób, no nie można się szybko, taki kraj się nie może szybko rozwijać. W związku z tym, jeżeli chcemy nadać nowej dynamiki, nie tyle polskim firmom, co w ogóle całemu polskiemu społeczeństwu, to musimy zmienić nasze podejście, przestać wypłacać we wczesnym wieku emerytury, zwiększyć inwestycje, zwiększyć tworzenie miejsc pracy, no i wtedy nasza gospodarka po prostu będzie się rozwijała w takim tempie, jaki byliśmy oczekiwali, czyli 5-6% rocznie. Czyli ten próg 67 lat ma akceptację Lewiatana? O tak, oczywiście. Przecież trzeba pamiętać, że 67 lat dla kobiet to dopiero w 2040 roku. I jak pan spojrzy na trendy demograficzne, to od tego roku liczba osób w wieku produkcyjnym już maleje. W ciągu najbliższych 10 lat liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce zmaleje prawie o 2 miliony. 2 miliony, to jest tylu mamy dzisiaj bezrobotnych. Po drugie, część polskiej młodzieży, nie mogąc znaleźć satysfakcjonującej pracy w Polsce, wyjeżdża za granicę. W związku z tym można powiedzieć, że na trwałe straciliśmy już ponad milion ludzi i w rzeczywistości mieszkańców Polska ma nie 38 milionów, a 37. I ten proces będzie postępował. W związku z tym niedługo już będzie brakowało rąk do pracy. Nie zawsze w danym miejscu, bo na przykład w Wałbrzychu trudno jest znaleźć pracę. Ale w Warszawie bezrobocie ma w tej chwili 4%. Tak? Czyli praktycznie każdy, kto chce znaleźć pracę w Warszawie, to ją znajdzie. Ale są te obawy, że
czy będzie praca dla mnie, kiedy będę miał te 60 lat plus? Ja bym powiedział tak, jeżeli dokonamy takiego zabiegu, o którym mówię, to znaczy przestaniemy dopłacać do emerytur i rent tak ogromne kwoty, a te pieniądze przeznaczymy na inwestycje, no to powstanie więcej miejsc pracy. Mogę powiedzieć tak, że gdybyśmy w ciągu ostatnich 10 lat zamiast dopłacać młodym emerytom przeznaczyli pieniądze na inwestycje, to dzisiaj zatrudnienie w Polsce byłoby o blisko 1 000 000 osób większe. 1 000 000 osób przeszłoby z grupy niepracujących do grupy pracujących. No to impuls rozwojowy kraju byłby ogromny. W takiej sytuacji pracodawcy, nawet gdyby nie chcieli zatrudniać osób starszych, to będą zmuszeni, bo po prostu nie będzie dostatecznie dużo młodych osób, żeby móc zatrudniać tylko młodych. Czyli będziemy zatrudniać również starszych. Po drugie, musimy się pogodzić z tym, że w pewnym wieku, ja sam przekroczyłem już 60 i w pewnym wieku wiemy o tym, że musimy zmienić zawód. Tak? Nie będziemy w stanie wykonywać stale tego samego zawodu. Oczywiście osobom wykonującym pracę umysłową jest prościej. Wykonującym pracę fizyczną jest trudniej. Ale jako budowlaniec mogę powiedzieć tak, że 65-letni mężczyzna, trudno mi sobie wyobrazić, żeby się wdrapywał z obciążeniem na rusztowanie gdzieś wysoko, ale może robić zbrojenie, może robić ciesiołkę, może robić cały szereg czynności, które są do wykonania. I druga kwestia. Lewiatan poparł rozwiązanie tak zwanej emerytury częściowej, co oznacza, że przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego 67 lat będzie można na przykład pracować na pół etatu i pobierać połowę emerytury. Bo ja wyobrażam sobie, że w pewnym momencie, nie mając już siły pracować 8 godzin, tak, mogę pracować na przykład 4 godziny czy 6 godzin, tyle ile potrafię. Albo mogę sobie wyobrazić inaczej. Pracuję 8 godzin, ale na przykład pracuję tylko 4 dni w tygodniu, a nie 5. Więc istnieją różne możliwości i my pracodawcy również musimy się do tego przyzwyczaić, bo za kilka lat będzie nam po prostu brakowało rąk i głów do pracy. Podkreślam głów, dlatego że w XXI wieku coraz bardziej pracuje się głową. Czyli czeka nas przestawienie się z myśleniem, nie tylko po stronie pracowników, że tak, będę musiał pracować dłużej, że będę być może musiał się przekwalifikować, będę musiał być może znaleźć inne miejsce pracy, inne miejsce zatrudnienia, a z drugiej strony pracodawca zatrudniający taką osobę będzie musiał być na tyle elastyczny, żeby właśnie zatrudnić taką osobę na pół, 3/4 etatu, albo pozwolić jej pracować przez niecały tydzień, tylko na przykład 3 dni. Oczywiście. Znaczy to jest, jak to mówi nasz klasyk, oczywista oczywistość. Ja bym powiedział, że taki miks międzypokoleniowy bardzo dobrze robi firmie. To znaczy, jeżeli przedsiębiorca chce się dynamicznie rozwijać, to musi umieć wykorzystać doświadczenie osób starszych i jednocześnie większą skłonność do ryzyka, mobilność i innowacyjność osób młodych. Dlaczego to jest takie niezbędne? Na przykład przedsiębiorca, który zatrudnia tylko starszych pracowników, traci kontakt z młodymi pokoleniami, z młodymi konsumentami i nie wie, jak odpowiedzieć na ich potrzeby. Potrzeby młodych ludzi są inne niż osób starszych. Odwrotnie, jeżeli ktoś zatrudnia tylko osoby młodsze, to z kolei ponosi koszty błędów, które te osoby popełniają, dlatego że nie korzystają z doświadczeń osób starszych. Dokładnie, wynikających z braku doświadczenia. Przedsiębiorca, który wie, jak zarządzać ludźmi, wykorzystuje ten międzypokoleniowy miks. Znaczy zarówno to, co dają młodzi, jak i to, co dają starsi. Oczywiście może się zdarzyć taka firma, tak nastawiona na rynek, że w ogóle nie potrzebuje osób starszych. No, nie wiem, na przykład w modzie, tak, osoby starsze to są już tylko projektanci. Oczywiście nie chodzą na wybiegu starsze panie. Ale na przykład w przemyśle kosmetycznym widzimy wyraźnie, że starsze osoby mogą być bardzo dobrymi sprzedawczyniami w sklepach kosmetyków, bo się zwracają do osób starszych, które właśnie po te kosmetyki przychodzą i mogą nawiązać łatwiejszy kontakt.
Tak samo jest w przemyśle odzieżowym. Dlatego pokazuje, że trzeba umieć wygrać potencjał tkwiący zarówno w ludziach młodych, jak i w osobach starszych, a tych starszych będzie coraz więcej. Mhm. Proszę pamiętać, że dzisiaj mamy w wieku produkcyjnym 4 razy tyle osób, ile emeryci, z czego połowa pracuje, bo w wieku produkcyjnym w Polsce pracuje zaledwie 60% osób. W związku z tym to jest bardzo mało. Mhm. Jest efekt, no, że 2 osoby pracują na emeryta, ale w ciągu na przykład do roku 2040 ta relacja zmieni się radykalnie. Będzie już tylko 21 milionów w wieku produkcyjnym, a 10,5 miliona emerytów, jeżeli nie podniesiemy wieku emerytalnego. Oczywiście. I dlatego powinniśmy to zrobić. I teraz w takiej sytuacji, kiedy połowa społeczeństwa jest na emeryturze, no to po prostu nie da się funkcjonować. To połowa gospodarki też jest na emeryturze. Nie, no to znaczy, gdybyśmy próbowali nasze dzieci, następne pokolenie, obciążyć kosztami utrzymania nas na emeryturze, przy takiej relacji, to oni wyjadą z kraju, dlatego że dzisiaj jest tak, że przeciętny pracujący oddaje na utrzymanie emeryta 900 zł. Do tego nie wiem, czy Polacy wiedzą o tym. Do tego są obciążenia jeszcze przecież po stronie pracodawców, prawda? No, nie, ale ja już mówię łącznie. Czyli na każdego pracownika, bo to nieważne, czy składkę płaci pracodawca, czy pracownik. Mhm. Jego praca jest obciążona w takim wymiarze. 900 zł miesięcznie, a ponieważ 2 osoby pracują na jednego emeryta, emeryt dostaje przeciętną emeryturę dzisiaj 1800 zł. W roku 2040, kiedy kobiety osiągną wiek 67 lat, to będzie relacja nie 2 do 1, tylko 1 do 1, czyli będzie wpłacał pracujący 900 zł przeciętnie miesięcznie i emeryt będzie dostawał 900 zł emerytury. No to ona będzie strasznie niska. Gdybyśmy chcieli zagrać inaczej, żeby emeryt stale dostawał te 1800, taka jest przeciętna emerytura dzisiaj w Polsce, 1800 zł, to oczywiście osoba pracująca musiałaby płacić już nie 900, a 1800 zł. Czy pan sobie wyobraża młodych pracujących ludzi, którzy gotowi są oddać 1800 zł miesięcznie? Nie wyobrażam sobie, tak samo jak sobie nie wyobrażam pracodawców, którzy czując tą wagę obciążenia zatrudnienia takiej osoby, będą zatrudniać mniej. Tak, oczywiście. Znaczy, widać wyraźnie, że jeżeli koszty pracy rosną, czyli obciążenie pracy podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne rośnie, to zmniejsza się skłonność do zatrudniania, bo zatrudnianie staje się mniej opłacalne. Jeżeli już, to przechodzi się do zatrudniania w szarej strefie. I my to dostrzegamy, że w momencie, kiedy państwo próbuje na pracujące osoby nałożyć większe ciężary, zwiększając składki na ubezpieczenie społeczne i podatki, żeby sfinansować właśnie tych młodych emerytów, to następuje przepływ do szarej strefy. Pracodawcy z pracownikami się porozumiewają i szczególnie w regionach biedniejszych, tam gdzie nie można podnieść ceny swoich produktów i usług, oraz w małych firmach. Tak? Bo w dużej firmie zatrudniającej, ja pracuję dla firm, które zatrudniają kilkaset osób, czy nawet kilka tysięcy, w związku z tym tam istnieją służby zatrudnienia i oczywiście zatrudnianie na czarno jest praktycznie niemożliwe. To jest bardzo łatwo, to się raportuje. Tak? Natomiast w małych firmach, gdzie pracodawca ma bezpośredni kontakt z pracownikiem, albo wręcz klient ma kontakt z pracownikiem, na przykład budownictwo domów jednorodzinnych. No tam dochodzi po prostu do porozumienia i nie płaci się państwu w ogóle ani składek, ani podatku. Dlatego nie można zwiększać tego, co się nazywa klinem podatkowym. Klin podatkowy to jest różnica między tym, co pracownik dostaje do ręki, a tym, co pracodawca wypłaca w postaci wynagrodzenia. Kończę naszą rozmowę, bo wiem, że już spieszy się pan na konferencję. Chciałem zadać jedno pytanie. Czy jest pan optymistą, jeżeli patrzy pan na Polskę i polską gospodarkę w perspektywie 5 lat na przykład? Tak, znaczy jestem optymistą, bo wiem, że polska gospodarka będzie się rozwijała szybciej niż europejska. Mhm. Pytanie tylko, o ile szybciej? Czy będziemy nadganiać te zaległości wobec europejskiej gospodarki tak, jak to robiliśmy w połowie lat 90., czy będziemy robić to tak jak dzisiaj, to znaczy już jednak wolniej, ten dystans zmniejszamy wolniej. No, chciałbym, żeby ludzie wyrazili zgodę na
zmiany polityki gospodarczej, czyli zmniejszenie dotacji do emerytur i rent, które są monstrualne, i żeby ten strumień pieniędzy przekierować na inwestycje i dzięki temu tworzyć miejsca pracy, czyli żeby ludzie mieli większą część dochodów z pracy niż ze świadczeń społecznych, no ale dzięki temu Polska będzie się rozwijała bardzo szybko, a nasze dzieci zostaną u nas w kraju. Bo nie chciałbym, żeby mój syn czy córka w przyszłości wyjechali szukać gdzie indziej szczęścia. I ja jestem optymistą. W tej chwili bardzo istotny krok to jest właśnie ta reforma emerytalna. Ja wiem, że wszyscy czujemy się tacy przestraszeni tym, że będziemy musieli dłużej pracować, ale po prostu inaczej się nie da. Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się co 5 lat o rok. I jeżeli będziemy próbować i będziemy postępowali tak jak wcześniej, że zatrzymamy wiek emerytalny na dotychczasowym poziomie, a życie się będzie wydłużać, no to polska gospodarka nie ma szans na szybki rozwój. Po prostu ugrzęźniemy, to czeka nas stagnacja. Jeżeli natomiast zgodzimy się z tym prostym stwierdzeniem, że bogactwo narodu bierze się z pracy i zgodzimy się nie brać świadczeń społecznych wcześniej, żeby móc zwiększyć inwestycje i tworzyć miejsca pracy, no to polska gospodarka szybciej będzie nadganiała Europę i sądzę, że do tej średniej europejskiej możemy dociągnąć w ciągu jednego pokolenia, to znaczy mniej więcej 25 lat. Dziękuję bardzo. Optymistycznie nastawiony do perspektyw rozwoju polskiej gospodarki Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję Życzę bardzo. Miłego pobytu w naszym mieście. Pięknym mieście, bo Zamek Książ zrobił na mnie ogromne wrażenie. Polecamy także resztę miasta. Jest co oglądać. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.